On, prawdziwy Bóg i człowiek, przyszedł, aby ukazać nam wielkość naszego powołania, wielkość naszego człowieczeństwa. Czyż nie napisano w waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście? Być jak Bóg, miłować jak Bóg, być miłosiernym jak On, być błogosławionym, czyli szczęśliwym. Bo stworzył Bóg człowieka na swój obraz i podobieństwo. Stworzył go na wieczność i powołał do nieśmiertelności. Czy w tym opisie jest coś, co powinno kogoś rozzłościć? Czy któraś z cech jest powodem do gniewu i chwytania za kamień? No wszystko to, co powiedział Jan o Jezusie, jest samą prawdą. Niczego nie ubarwiał. Może nawet powiedział mniej, niż faktycznie się działo. Ale nazwanie siebie Bogiem było najgorszym bluźnierstwem dla Żydów. Stąd ta złość. Bo można być dobrym, można czynić cuda, można nauczać z mocą, ale nie wolno równać się z Bogiem. Nie wolno mówić, jestem Synem Bożym, a Bóg mi Ojcem. W tym świadectwie Jezusa o swoim pochodzeniu chodzi o jedność. O jedność działania, jedność miłości, jedność słowa. Miłość wymaga przynajmniej dwóch osób, żeby mogła być miłością działającą tak, jak należy. Miłość dwóch osób potrafi przetrwać najgorsze próby w ich związku. Ale też potrafi zdziałać z cuda, których nikt się nie spodziewa. Czyż nie o tym właśnie mówi Jezus? Przynosi orędzie miłości tam, gdzie jej brakuje. Daje wręcz swe serce na dłoni dla człowieka. O, nie lekceważy. Zobaczmy, że dzisiaj wiele mówi się o relacji, o partnerstwie, o związku, ale nie o miłości, którą dzieli się do końca swoich dni. Potrzebny jest drugi człowiek, żeby choć trochę nie czuć się samemu, albo zwyczajnie potrzebny jest do różnych prac domowych. I z tego rodzi się później wiele nienawiści. Często dzieci, które nie mają dobrego wzorca w rodzicach, przenoszą to na relacje z rówieśnikami, gdzie brakuje ojca lub matki w codziennym życiu. Tam robi się w nich bałagan. Widacznie się to później w braku szacunku, w pretensjonalności, w stawianiu żądań, w krzykach, złości. Jezus, który przemawia, odkrywa prawdę przed innymi, jest naprawdę Synem Bożym. Przyszedł po to, aby podnieść z upadku człowieka, wydobyć go z grzechu, oczyścić i przywrócić utracone piękno. Przychodzi przypomnieć, że mając godność dziecka Bożego, możemy też mieć bóstwo, królewską godność syna i córki. Jezus po raz kolejny stara się wytłumaczyć najgłębsze motywacje swojego działania. Jednak nie chcemy go słuchać. Nie chcemy słuchać jego tłumaczeń. Wolimy swoje uprzedzenia, wyobrażenia i osądy. Na szczęście dla nas Pan nie zraża się niechęcią i przewrotnością, niesprawiedliwym atakiem, oskarżeniem. Niestrudzenie szuka różnych dróg dotarcia do naszych serc i umysłów. Zaprasza nas do wsłuchiwania się w Słowo Boże, ale też do uważnego słuchania bliźniego, uważnego wpatrywania się w otaczający świat. Bóg Ojciec wciąż dokonuje swoich dzieł. Jest aktywny w swoim stworzeniu, inicjuje procesy i im towarzyszy. Odpowiedz sobie na pytanie, ile razy czynił to dobro w twoim życiu? Ile razy doświadczyłeś dobra, za które może jeszcze nie udało ci się podziękować? Może za bardzo przyzwyczailiśmy się do wiadomości o Jezusie, ale za mało wsłuchiwaliśmy się w jego naukę. Skoro jego słowa były tak szokujące dla jemu współczesnych, to dlaczego to nie wywołuje w nas najmniejszego poruszenia? Czy rzeczywiście nasza wiara jest tak głęboka i dojrzała, że nie rodzą się w nas żadne wątpliwości czy oznaki sprzeciwu? A może uciekamy przed wątpliwościami? Przybieramy wtedy pozę dobrego chrześcijanina, a w rzeczywistości nie do końca nawet wiemy, co niesie orędzie Jezusa. Bezrefleksyjne chrześcijaństwo wcale nie jest obecne gdzieś tam, daleko. Często sami jesteśmy jego gorliwymi wyznawcami.